Dzień dobry Państwu, Łukasz Kościenia, witam bardzo serdecznie w programie Czas na Wybór. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Dariusz Piątek, burmistrz Skaryszewa i oczywiście kandydat w nadchodzących wyborach ponownie na to stanowisko. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Burmistrzu, jak kampania wyborcza przebiega? Dobrze. Staram się pokazać przede wszystkim to co jak rozwinął się Skaryszew przez te pięć lat mojej kadencji i opowiadam też o planach, które mamy na kolejną kadencję. No właśnie jesteście taką chyba jedyną gminą w regionie radomskim, która tak naprawdę sp sprawozdania z tego co robi przedstawia na bieżąco na swojej stronie internetowej. Tak się zastanawiam czy to dobrze czy źle, bo w sumie potem burmistrz to już trochę chleba ma zabranego pod koniec tej kadencji, żeby się móc pochwalić i podsumować. czy znaczy, myślę, że nie, bo uważam, że taka przejrzystość Dialog z mieszkańcami jest jak najbardziej potrzebny. Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni tych nowych kanałów komunikacji, czyli strona internetowa, Facebook, media społecznościowe, generalnie. Dlatego też wyszedłem z takiego założenia, że ja nie mam nic do ukrycia. I tutaj oczywiście od początku swojej kadencji preferuję tą przejrzystość tych finansów i to za każdym razem jest pokazywane i publikowane przede wszystkim. Dodatkowo, też na naszych stronach, jeżeli ktoś jest bardziej dociekliwy, chciałby szczegółów, co dzisiaj w trakcie, Prowadzenia kampanii, niektóry, niektórzy potrzebują pewnych informacji, to zawsze mogą wejść również na nasze strony i chociażby sprawdzić szczegółowe raporty o stanie gminy, które co roku też były zamieszczane i są publikowane. Także zachęcam Państwa do tego, żeby to sprawdzam, powiedzieć, bo ja staram się systematycznie publikować też te najważniejsze rzeczy, które udało się zrealizować, ale też jest wiele, wiele pomniejszych, które też, jest, też zostały wykonane i przygotowane dla mieszkańców. Mm -hmm. No, ewentualnie, jeżeli ktoś ma chce jakieś dane uzyskać, również przez informację publiczną może to, to uczynić. Oczywiście, że tak, Tutaj nie, ma, nie, ma żadnym... nie ma z tym problemu. <laughs> nie ma problemu. Mm -hmm. Panie burmistrzu, pan na swoich mediach społecznościowych yy, wspominał o takim pewnym incydencie wyborczym, nie wiem, czy może nazwać incydentem wyborczym, natomiast taką pewną, nieprzyjemną sytuacją, która spotkała pana w kampanii wyborczej, o co dokładnie chodziło? Znaczy, to przede wszystkim chodzi o to, że już yy, ci, którzy mają niewiele do zaoferowania, tak naprawdę. No, próbują dyskredytować moją osobę, tak? e, pokazując różne aspekty tak? mojego funkcjonowania, działania, e, i nie ukrywam, że ta grupa była przez jakiś czas publiczna. E, teraz jest już ch chyba grupą zamkniętą, ja tam nie wchodzę. Natomiast no, pokazałem mechanizm działania tego typu grup i hejterów, którzy to robią. Czyli najprościej mówiąc, ktoś założył. Grupę, konto, opublikował materiały, a potem, no, nie on. Bo chyba tych znajomych nie miał tam wśród mieszkańców miasta i gminy Skaryszew, ale moi kontry, moja kontrkandydatka, tak, ale też i kandydat do Rady Powiatu, zaczęli nagle hurtowo zapraszać mieszkańców po to, żeby mogli z tego korzystać, a chyba zostało to zrobione po to, żebym ja się o tym tak naprawdę nie dowiedział, no tylko, że no, Państwo nie biorą pod uwagę, że w internecie, jak to się mówi, nic nie ginie, tak? To jest zawsze dostępne. I to, co było, niepubliczne co było publiczne tak również zostało w tym internecie i z tego tytułu się dowiedziałem no mnie to trochę zaskoczyło bo też miałem zapewnienia tak że w kampanii nie będziemy tutaj nie wiadomo czego Tworzyć tak jakichś tutaj insynuacji, oskarżeń czy jakichś innych rzeczy. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. No i z tego powodu po prostu mi jest przykro, ale też mi jest przykro z powodu tego, że wykorzystano niektórych mieszkańców do tego, żeby też ich próbować wmanewrować w takie rozwiązania, bo to są zwykli, normalni mieszkańcy, którzy sympatyzują to z jednym kandydatem, to z drugim. A oto chyba nikt z, ze startujących nie może mieć pretensji. No tak, a najlepszą weryfikacją będzie pójście do urn wyborczych 7 kwietnia i oddanie głosu na jednego z trzech kandydatów, którzy ubiegają się o stanowisko burmistrza czterech, czterech. czterech kandydatów, którzy się ubiegają o to stanowisko. Ja oczywiście zachęcam do tego, że to był głos na moją osobę, Dariusza Piątka, który już przez te. 5 lat pokazał Państwu, jak y, można zarządzać gminą, jak można do tej gminy ściągnąć pieniądze. Oczywiście spotykam się z zarzutami, no, ale że nigdy nie było takiego deszczu pieniędzy czy czegokolwiek innego. Y, może i nie było te, w takiej skali i tak szybko przed kampanią parlamentarną uruchomionej, ale y, wcześniej mieliśmy środki z Unii Europejskiej, z której samorządy korzystały. My, jak dobrze pamiętamy, wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Skaryszew, no nie wykorzystaliśmy tej szansy, bo tych środków niewiele przyszło z Unii Europejskiej do nas. Natomiast teraz nic nie przespaliśmy, wyszliśmy, a nawet mogę powiedzieć, że próbowaliśmy składać wnioski wszędzie, gdzie tylko się dało. Efektem tego jest tak naprawdę w ciągu tych pięciu lat złożenie 120 wniosków w różnych instytucji, od małych kwot do dużych kwot, co daje tak naprawdę kwotę pozyskanych środków dzisiaj już tak naprawdę na poziomie 85 milionów. No to rzeczywiście sporo, natomiast jeżeli chodzi o wykorzystanie tych środków, to co dzięki temu udało się zrobić? Przede wszystkim też, co udało się zrobić. Część zadań to są zadania, które są realizowane na terenie całej gminy poza Skaryszewem i to jest połowa tych środków, która została tutaj na to przeznaczona, a jedna trzecia tych środków to są środki, które zostały wykorzystane w samym Skaryszewie, to wynika też z proporcji ilości mieszkańców, tak? Wiadomo, że też Burmistrz Rada odpowiada za równomierny rozmiar, rozwój gminy nie mogą być te środki skierowane w jedno miejsce tylko i wyłącznie, a część to są zadania wspólne. Przede wszystkim, szanowni Państwo, ja mogę powiedzieć tak. Postawiliśmy na rozwój infrastruktury, której u nas brakowało. Dlatego w tej kadencji wybudowaliśmy wiele dróg. To jest droga w Modrzewicach, ulica Krótka w Skaryszywie i wiele, wiele mniejszych inwestycji, szczególnie na terenach wiejskich, w postaci dróg dojazdowych do miejscowości, do pól. I to są rzeczy, które zostały zrealizowane. I również zainwestowaliśmy sporo pieniążków w oświatę. To są zadania, jak to się mówi, wspólne. Tak, bo to powstały dwie sale gimnastyczne, rozbudowana jedna szkoła i dodatkowo udało nam się w ramach środków zewnętrznych grantu z Fundacji Demokracji Lokalnej pozyskać pieniążki na dostosowanie dwóch placówek oświatowych do standardów osób niepełnosprawnych. Dzięki temu udało się zrobić remonty w tych szkołach i remonty, które służą wszystkim dzieciom, które do tych szkół uczęszczają. Dzięki temu, że też pozyskaliśmy te środki, udało się zainwestować chociażby w straże pożarne. Co roku kupowaliśmy jeden samochód, odnawialiśmy tabor strażacki i to jest ważna rzecz. W tym roku duże e, tak naprawdę wsparcie ze strony środków unijnych, bo w ramach Polski Wschodniej programu unijnego udało nam się pozyskać pieniądze na zakup nowego samochodu dla OSP e, Maków. E, I to też pokazuje, że w te straże pożarne, w remonty remis, w te działania e, została pozyskana kwota około 5 milionów złotych. Dzięki też tym środkom zewnętrznym udało się wybudować nowe obiekty. tak? E, to jest remis oświetlica w wodachówcu, e, Świetlica w Sołtykowie, czyli takie rzeczy. Także staraliśmy się te wszystkie inwestycje równomiernie rozkładać i one mają służyć wszystkim, przede wszystkim mieszkańcom. Co roku też budowaliśmy jedno boisko. Wielofunkcyjne przy, przy szkołach czy w miejscowościach. Udało się też stworzyć centrum aktywności lokalnej przy Miejsko gminnym Ośrodku Kultury. Wyposażyć Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. To też częściowo ze środków zewnętrznych pozyskanych z samorządu województwa mazowieckiego. Czyli krótko mówiąc, panie burmistrzu, naprawdę dużo się dzieje, jak nie przerywałem, słuchałem i mam wrażenie, że już kilkadziesiąt pytań mi się pojawiło i pewnie moglibyśmy z pół godziny rozmawiać na temat Bo, tego. Może ja jestem gotów. No niestety czas antenowy jest nieubagany, panie, panie burmistrzu, natomiast można tak krótko podsumować, że wszechstronnie gmina przez okres pana urzędowania się tak, rozwijała. Wszechstronnie, ale ja jeszcze chcę powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, która jest istotna dla mieszkańców, ale to też i, i dla mnie jest istotna. to przede wszystkim stworzenie komunikacji, bo oprócz tego, że udało się, że autobus miejski wjeżdża do Skaryszewa, to też w zasadzie większość miejscowości naszej gminy zostało skomunikowane z Radomiem poprzez środki, które uzyskaliśmy od wojewody mazowieckiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, za co bardzo wielkie dzięki, bo to w ciągu trzech lat znaczące pieniążki, które trafiły do gminy Skaryszew i które wykorzystaliśmy właśnie na to, żeby te wykluczenia komunikacyjne zlikwidować. I cieszy się ono popularnością? Cieszy się tak... popularnością. Przede wszystkim ja słyszę takie słowa zadowolenia od starszych mieszkańców, którzy to w sposób szczególny doceniają, że mówią fajnie jest, bo jedziemy od siebie, nie musimy się już nikogo oprosić, wjeżdżamy do Radomia, wysiadamy na przystanku, który nam pasuje akurat i potem na ten sam Przystanek wracamy i tym samym autobusem wracamy do, do siebie. I to jest istotne, bo też na tym nam zależało, żeby y, przy tym gąszczu komunikacyjnym taki różnego rodzaju liniach, które wszędzie funkcjonują. Nasi mieszkańcy byli, niejako mieli taką fajną formułę korzystania z tego i to jest myślę istotnym i ważnym elementem. Czyli rozumiem, że ten pomysł będzie, chciał pan kontynuować w kolejnej kadencji, jeżeli jak oczywiście będzie pan sprawował funkcję burmistrza. Jak najbardziej tak, to jest warte, żeby to utrzymywać i, i bo to jest tak naprawdę wyjście naprzeciwko oczekiwań mieszkańców. To... Ja mam co roku okazję spotykać się raz, dwa razy, czy trzy razy nawet w miejscowościach na różnego rodzaju zebrania, bo są zebrania sołeckie, są zebrania strażackie, tam, gdzie mieszkańcy życzą sobie moją obecność poprzez sołtysów. Ja biorę wtedy udział w tych spotkaniach. Poza tym też podczas nadzorowania inwestycji jeździmy po tym terenie, więc słuchamy potrzeb mieszkańców, bo to jest najważniejsze, żeby umieć słuchać i te potrzeby ich potem realizować. To Tutaj... Jakie potrzeby, panie burmistrzu, mieszkańcy zgłaszają? Mówiąc inaczej, jakie zadania chciałby pan realizować w nadchodzącej kadencji? Przede wszystkim to jest dalej to są zadania związane z rozbudową dróg, bo to jest zawsze taki ważny element. My w tej chwili mamy w przygotowaniu bodajże 7 km dróg do przebudowy, bo to jest droga buja która na którą uzyskaliśmy dofinansowanie i którą rozpoczęliśmy realizację już w postaci wykupów. Teraz czekamy na ogłoszenie przetargu za chwilę po podpisaniu umowy z wojewodą. To jest remont drogi w, pomiędzy Odechowem a Odechowcem, również z Funduszu Dróg Samorządowych od pana wojewody tutaj są środki. No i też w ramach Polskiego Ładu odcinek ulicy Dzielnicowej w Makowie, który rusza do przebudowy. Tutaj w tej chwili z racji tego, że... No właśnie, to jest przykład też i takich, takiego słuchania potrzeb mieszkańców, tak? Droga została zaprojektowana przez tą miejscowość, natomiast mieszkańcy zwrócili się z prośbą, czy nie dałoby się tam na przykład, żeby nowe oświetlenie było. A my jesteśmy też na etapie w tej chwili wymiany sodowego na ledowe i postanowiliśmy tam na przykład doprojektować właśnie oświetlenie już ledowe, owe żeby mieszkańcy mieli e, e, ładną, nowoczesną drogę dojazdową do swoich posesji. A poza tym, nie ukrywam, no to też jest element taki, że ten pierwszy Odcinek, pozwoli nam potem pójść dalej z tą ulicą dzielnicową, żeby ją połączyć z Radomiem, z ulicą Grota Roweckiego, bo też pamiętajmy o tym, że za chwilę może wreszcie ruszy budowa S12, i wtedy planowane połączenie z Radomiem jest w postaci ronda pod Skaryszewem, i tym śladem dziewiątki wjazd do Radomia Wszystkich. Więc my też z przyszłościowo tak myśląc o tym, no musimy pamiętać, żeby trochę odciążyć tą główną drogę, i wtedy ewentualnie ruch mógłby zostać ten lokalny mieszkańców stamtąd, skierowany właśnie tą, tą, tą ulicą. I to są takie potrzeby, które realizujemy i które staramy się przede wszystkim realizować. Mhm. Ale plany są ambitne i szerokie. Czyli jeszcze w innych aspektach też. No to jest też szansa przygotowanie. Jesteśmy przygotowani. No wiadomo, że w tej chwili, kiedy rząd podjął taką decyzję o tym, żeby kontrolować zbiorniki bezodpływowe, czyli te popularne zwane szambami, tak, nagle okazało się, że oczyszczalnia ścieków w Skaryszewie jest przymała dla tego akurat my już od pewnego czasu pracowaliśmy nad koncepcją rozbudowy tej oczyszczalni ścieków i taką koncepcję e, zrealizowaliśmy. Mamy program funkcjonalno-użytkowy tej oczyszczalni i czekamy tak naprawdę na, na, na to, żeby tylko pojawiły się pierwsze nabory dotyczące takich właśnie e, oczyszczalni ścieków, żebyśmy mogli aplikować o środki, bo środki własne już w wieloletniej prognozie finansowej mamy chociażby zapewnione. Czy jesteście gotowi, y, y. będziecie działać, a tylko pojawi się Jesteśmy otacja. gotowi, ale też muszę powiedzieć, że to jest Także my cały czas na bieżąco właśnie z tych spotkań mamy też informacje, jakie są potrzeby mieszkańców, i na nie przede wszystkim odpowiadamy i chcemy to realizować. No to o potrzebach i o tym, co jeszcze będziecie je realizować, pewnie będzie okazja porozmawiać, ale to już przy, przy okazji innego programu, bo niestety czas na ten nowy dobiega, dobiega końca. Dariusz Piątek, burmistrz Skaryszewa, a także kandydat w nadchodzących wyborach samorządowych na to stanowisko, był dzisiaj moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. A mieszkańców miasta i Gminy Skaryszewa. Zachęcam do oddania głosu na mnie, jeśli Państwo patrzycie na to, jak dzisiaj wyglądają inwestycje. Dla porównania poprzednia kadencja inwestycje na poziomie 24 milionów, w tej kadencji 100 milionów złotych. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Na kolejny odcinek programu Czas na Wybór zapraszam już w poniedziałek po godzinie 18.00. Łukasz Kościelnik. do zobaczenia i do usłyszenia. Do widzenia.